Nareszcie wrzesień zaczyna nam przynosić coraz wyższe temperatury. Pod koniec tygodnia termometry wskażą nawet 27 stopni. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na magazyn Meteo. Dziś za oknami nie brakowało słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskazywały 16 stopni w Bielsku Białej, 17 w Katowicach i tyle samo w Częstochowie, również 17 stopni. Najbliższa noc po pogodnym dniu bez niespodzianek w postaci deszczu. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, ale na pewno nie przyniosą one zmian w pogodzie, tak więc parasole śmiało możemy zostawić w domu. Na termometrach 10 stopni w Bielsku Białej i Częstochowie, 11 w Katowicach. Jutro na północy województwa za sprawą wyżu przez cały dzień nie będzie nam brakowało słońca. Pojawią się tylko pojedyncze obłoki chmur kłębiastych i ławice cienkich chmur pierzastych, ale spokojnie, bez deszczu. Na termometrach 23 stopnie w Kłobucku, 22 w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum ten sam typ pogody, chociaż temperatury odrobinę wyższe. Najcieplej zrobi się w Gliwicach, Rybniku i Raciborzu 24 stopnie, 23 w Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu również dzień z piękną aurą, sporo słońca, niewielkie zachmurzenie, brak opadów deszczu. 20 stopni w Żywcu, 22 w Cieszynie i w Bielsku Białej, tyle samo, 22 stopnie. Jutro przez cały dzień ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 991 hektopaskali. Biometr korzystny. Teraz czas sprawdzić, co czeka nas w kolejnych dniach, a tam dobre wiadomości. Środa, proszę Państwa, bardzo słoneczna, a na termometrach zobaczymy aż 25 stopni. Jeszcze lepiej będzie w czwartek, 26 stopni, chociaż tutaj chwilami pojawi się odrobinę więcej chmur, ale na szczęście bez opadów. Czas sprawdzić, jakiej jakości powietrzem będziemy oddychać. Czas na ekoprognozę. Spójrzmy na nasze mapy. A tutaj obszar północny, okolice Częstochowy i centrum to dobra jakość powietrza. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim i bielsko-cieszyńskim, również jakość powietrza dobra, ale niestety na obszarze od Ustronia do Żywca jakość powietrza umiarkowana. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru, no i oczywiście do zobaczenia.